Już teraz moimi Państwa gościem na naszej antenie jest pani Marzena Lotowski, Ethic Insurance, niezależny doradca do spraw ubezpieczeń. Dzień dobry, pani Marzeno. Witam, panie Jakubie, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Na samym początku naszej rozmowy przypominamy, jak zwykle, informacje kontaktowe, telefon, który jeszcze później przypomnimy kilka razy: 847 870 4444. 4, 4, 4. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczeń albo konkretnie zagadnień, które poruszamy właśnie w naszej rozmowie, w takim razie zaczniemy może od pytań. Pani Marzeno, moje pierwsze pytanie to ile wizyt tak zwanej physical therapy pokrywa Medicare? A tak, to często pytanie pada, jako tako Medicare nie ma ustalonego limitu wizyt. Musimy też rozdzielić dwie rzeczy: rzeczy, które dzieją się wtedy, kiedy chodzimy na tą fizykoterapię sami, a w momencie, kiedy my musimy leżeć na przykład kilka tygodni w ośrodku rehabilitacyjnym i tam mamy stałą opiekę zapewnioną, bo to są dwie różne rzeczy, i w jednym przypadku jest limit, w drugim przypadku nie ma limitu. W tym pierwszym przypadku, przypadku, Jeżeli sami chodzimy, bo na przykład mieliśmy rękę, nogę złamaną albo potrzebujemy mieć mieliśmy na przykład wymianę kolan i potrzebujemy mieć te rehabilitację i chodzimy sobie na zabiegi do gabinetu, to jako tako nie ma limitu, które Medicare ustala, że na przykład możemy mieć 20 wizyt czy 30, jest to wszystko ustalane na bieżąco, czyli na podstawie naszej historii medycznej na podstawie co lekarz zleci na przykład wysyła dokumenty do Mediker i Mediker mówi na przykład 5 10 20 czy ileś czy 50 wizyt nam się należy po danym zabiegu czy po danej chorobie Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, czyli na przykład, właśnie kiedy leżymy w tym ośrodku opieki, takiej, jesteśmy pod stałą kontrolą i to jest ośrodek opieki rehabilitacyjnej, no to tam już limit będzie, bo tam mamy 100 dni. Zapewnione. Po tych 100 dniach niestety nam się kończy pokrycie za taką placówkę i trzeba znowu wyjść, być wypisanym, iść do szpitala, być przyjętym na minimum 3 dni i dopiero po dwóch miesiącach, tak naprawdę między jednym a drugim pobytem, można znowu się starać o takie pobyty, ale tam jest o wiele ciężej to wszystko załatwić i tam są przydziały i limity. Natomiast na takie zwykłe to nie ma. Pani Marzeno, a czy suplement pokrywa nam chiropraktyka w ubezpieczeniu? Tak, Państwo często dzwonicie i pytacie się supplement, czyli większość z Państwa jak myślicie to supplement do Medicare, jeżeli nie jesteście zapisani do programu Medicare Advantage tylko kupujecie sobie dodatek do Medicare i pytacie się czy dodatek do Medicare pokryje mi chiropraktyka czy nawet jakiekolwiek inne rzeczy wymieniacie, Dodatek do Medicare nigdy nie decyduje, co pokrywa. To wszystko jest ustalane przez Medicare. Więc, jeżeli oryginalne Medicare mówi, że my pokrywamy chiropraktyka, to supplement również zapłaci 20%, bo wtedy przeważnie Medicare zapłaci 80%, a supplement, jeżeli mamy na przykład plan G, to on pokryje nam te 20%. I teraz Medicare tylko w bardzo ograniczonych przypadkach pokrywa chiropraktyka, bo musimy mieć stwierdzone, Badaniami, przesunięcie dysku. Nie będzie to, jeżeli nas na przykład plecy bolą i chcemy sobie iść na masaże do chiropraktyka, takie rzeczy zazwyczaj Medicare nie pokrywa. Natomiast są plany Medicare Advantage, które czasami mają kilka wizyt właśnie na takie masaże do chiropraktyka, ale to są inne programy. Suplementy nie decydują czy chiropraktyk jest pokryty czy nie. Medicare decyduje czy chiropraktyk jest pokryty. Natomiast w planach Medicare Advantage podstawy, czyli to co Medicare zdecydowało, że jest pokryte, oni też pokrywają, natomiast dodatkowe rzeczy mogą być tam uwzględnione. To pani Marzeno, kontynuując ten wątek tych pokrywanych rzeczy, czy szczepienia są pokrywane przez Medicare? Jeżeli chodzi o szczepienia, to tak naprawdę oryginalny Medicare A i B pokrywa tylko szczepienie na grypę, pokrywa i na żółtaczkę z tego co pamiętam bardzo, ilość, i, i, bardzo niewiele szczepień pokrywa oryginalne Medicare. Plany Medicare na leki pokrywają szczepienia czyli na przykład szczepienie na półpasiec to jest popularne szczepienie dla osób po 50 roku życia, ono jest dosyć drogie, niestety ono jest pokryte nie przez oryginalne Medicare czy jeżeli my mamy tylko A i B Medicare to takie szczepienie nie będzie pokryte, będzie ono pokryte jeżeli mamy plan na leki czyli tak zwaną Part D Medicare Mhm. A pani Marzeno, jak Medicare pokrywa monitory do mierzenia cukru? Bo to też na pewno popularne zagadnienie? Tak, tak, tutaj dużo właśnie dzisiaj rozmawiamy o tych pokryciach wszystkich, i tak Państwo zawsze, jak już zaczynacie używać planu Medicare, to macie mnóstwo pytań. Jeżeli chodzi o monitory do mierzenia cukru, one są pokryte. Jeżeli mamy Medicare A i B, to one są pokryte przez część B Medicare, czyli to nie jest znowu przez plan na lekarstwa, czyli tą część D, co by się wydawało, bo insulina na przykład jest wydawana na część D, czyli na lekarstwa. Natomiast ten monitor do mierzenia cukru jest pokrywany przez część B i trzeba Medicare tutaj ma swoje preferowane apteki. Walgreens i CVS na przykład, i tam można odebrać monitory. Oczywiście lekarz musi przepisać nam receptę, powiedzmy, na ten monitor, że, że my musimy mieć taki monitor do mierzenia cukru, bo jesteśmy na przykład, mamy stan przedcukrzycowy albo mamy cukrzycę stwierdzoną. I wtedy, jeżeli mamy A i B mediker, no to 80% nam pokryją. Jeżeli mamy suplement, to suplement dopłaci 20%. Natomiast, jeżeli tylko mamy część A, Medicare, no to niestety nie będzie pokryte nic za taki monitor do mierzenia cukru. Tak, wszystko zależy od tego, jakie mamy pokrycie. Ale ci z Państwa, którzy macie dobrze, dobre ubezpieczenie i przynajmniej to A i B, no to będziecie mieli 80% zapłacone za taki monitor. W takim razie na koniec naszej rozmowy jeszcze jedna kwestia odnośnie pokrywania rzeczy w Medicare, czyli jaki jeszcze sprzęt medyczny ewentualnie możemy sobie pokryć, jest właśnie włączony w to. Tak, jest wiadomo dużo rzeczy medycznych, niemedycznych, które są, nie są lub są pokrywane przez Medicare i jest tego mnóstwo, które my myślimy, że to wpływa na nasz stan zdrowia, na poprawę stanu zdrowia, ale niestety nie jest to pokrywane przez Medicare. Na przykład nie są pokrywane jakiegoś różnego rodzaju gazy, waciki, takie podstawowe rzeczy, natomiast z tych takich poważniejszych rzeczy, które są pokrywane przez Mediker musi to być oczywiście wypełnione przez lekarza i uzasadnione, że my potrzebujemy takiego sprzętu. I tu są na przykład właśnie sprzęty, wózki inwalidzkie, laski wszelkiego rodzaju do podtrzymania równowagi oczywiście i do, które mają nam pomóc w chodzeniu. Teraz na przykład różnego rodzaju aparaty do oddychania, bo na przykład mamy problemy z oddychaniem, mamy różne, różnego, różnego rodzaju choroby płucne. Także to wszystko takie, takie sprzęty, które przeważnie mają nam służyć 3 lata lub więcej i które są... Takiego stałego użytku, czyli musimy je na co dzień używać. Duża część z nich jest właśnie pokryta przez, przez A i B część Medicare. Trzeba używać oczywiście odpowiednich producentów i odpowiednich tych tak zwanych suppliers, czyli ci, którzy nam dostarczają te różnego rodzaju sprzęty medyczne, bo Medicare ma listę po prostu zakładów, które takie rzeczy oferują. To nie może być sobie jakiś tam zakład pierwszy, lepszy. Trzeba być zarejestrowanym. W Medicare i wtedy można się starać, jeśli nam się należy. Z takich rzeczy, na przykład, jak jeśli chodzi, na przykład nie możemy wchodzić po schodach i potrzebujemy jakieś dodatki do windy, czy, czy na przykład właśnie coś, co nam pomaga instalację na schodach, żebyśmy właśnie wchodzili więcej, to niestety nie jest pokryte przez Medicare, ale wózek inwalidzki czy laska już na przykład byłaby pokryta przez Medicare. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania z naszych słuchaczy, właśnie odnośnie ubezpieczeń i tych wątków, które dzisiaj poruszyliśmy, telefon 847 870 4444. Pani Marzeno, wy mieścicie się teraz w Rolling Meadows, tak? Tak, w Rolling Meadows to jest 2775 Algan Queen Road, a informacje też adres i informacje o, o Medicare jest na naszej stronie poradnik Medicare medicare.pl.com. Tak jak Pan powiedział, numer telefonu zawsze najlepiej proszę zadzwonić, żeby się umówić 847 870 4444. U nas jest kilku agentów, którzy się specjalizują i w Medicare, i we wszystkich ubezpieczeniach na zdrowie, także chętnie Wam odpowiemy, pomożemy. Jesteśmy cały rok dostępni. Konsultacje u nas są bezpłatne, także zapraszamy. Numer telefonu 847 870 4444. Pani Marzeno, dziękujemy serdecznie za naszą rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia już niedługo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia. Ethic Insurance 847 870 4444.